To jest normalnie akcja jak z jakiegoś horroru albo po prostu filmu sensacyjnego. Piątek, godzina 17.11. Pod domem Roberta Lewandowskiego, kilka radiowozów, a także w środku policja. No właśnie, co takiego się stało, że policja przyjechała do domu Roberta Lewandowskiego? Wiele osób tak naprawdę zadawało mi pytanie, ponieważ zrobiłem ponad tysiąc filmów, wideo na temat Roberta Lewandowskiego. No właśnie, dlaczego pojawiła się policja w domu Roberta Lewandowskiego, do czego tam doszło, czy coś znaleziono, że pojawiła się policja. O tym wszystkim spieszę Wam wyjaśnić, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, wiele tak naprawdę osób pisało do mnie, kibiców, żebym wyjaśnił sprawę związaną z Robertem Lewandowskim i policją, która się pojawiła. Pod domem, a także w domu Roberta Lewandowskiego. Wszystko miało dokładnie miejsce w piątek o godzinie 17.11. Wtedy to kilka radiowozów policyjnych zjawiło się tutaj pod willą tak naprawdę Roberta Lewandowskiego, a do domu także weszli po prostu funkcjonariusze policji. No nie będę mówił, to jest dzielnica, monachium, tak, jeśli chodzi o po prostu o miejsce zamieszkania. Natomiast ja oczywiście wiem, gdzie to ma miejsce. No i tutaj no, nie chcę się chwalić, tak, tylko po prostu nie będę zrado taki, no bo wiadomo, że piłkarze nie chcą po prostu, żeby podawać te adresy. Natomiast jeśli chodzi właśnie o tą policję, okazało się, że włączył się alarm, włączył się po prostu alarm. Zresztą, dają taki wpis na Instagramie, że Robert Lewandowski wraz z rodziną na wakacjach, natomiast złodzieje nie próżnują. Co ciekawe, alarm ten w jakiś sposób jest po prostu połączony z policją. No, u nas w Polsce z reguły to działa w ten sposób, że jak jest alarm, to, ma, to te alarmy po prostu obsługują firmy ochroniarskie. Najpierw przyjeżdża patrol interwencji i ochrony. Natomiast no, w Niemczech wygląda na to, że po prostu na tych VIP-ów, tak czy ważnych faktycznie osób, ten alarm jest sprzężony czy podłączony w jakiś sposób z policją, ponieważ od razu pojawiło się kilka praktycznie radiowozów pod domem Roberta Lewandowskiego. Policjanci weszli, czy zastali tak naprawdę tam złodziej na go gorącym uczynku okazuje się, że niepodobno informacja taka, która po prostu przedostała się do um, opinii publicznej, że Alarm ten się okazał fałszywy. No, ja mogę powiedzieć, o moje informacje nieoficjalne, oczywiście niepotwierdzone. Złodzieje zostali po prostu spłoszeni. Spłoszeni, wydawało mi się po prostu, że wydawało im się, że po prostu poradzą sobie z alarmem, jednak tak się nie stało. Ten alarm był bardziej skuteczny i oni spłoszyli się, uciekli. Natomiast to są oczywiście informacje nieoficjalne i moje, moje informacje mówią o tym, że po prostu policja niemiecka prowadzi śledztwo w tej sprawie w celu wyjaśnienia, tak, co się tam stało. Natomiast sytuacja jest typowa, po prostu standardowa, a mianowicie Robert Lewandowski, Ania Lewandowski tak, są popularni na mediach społecznościowych bardzo i też po prostu cały czas wrzucają tam, nawet teraz jak są na urlopie, nawet teraz, kiedy to nagrywam, bo pewnie to nagrywam około 19 godziny, i z tego co patrzyłem ostatnio w telefonie, to Ania Lewandowska, Lewandowska robiła live'a z, właśnie z wakacji, z udziałem tutaj tak po prostu Roberta, czy no, dzisiaj chyba jest po prostu bez Roberta ćwiczy robi trening, więc złodzieje tak naprawdę mają, jak to się mówi, podane to na tacy, że po prostu no, nie ma ich w domu, i w tym czasie mogą tak naprawdę próbować określić dom Roberta Lewandowskiego z tutaj kosztowności, aczkolwiek wiadomo, że to nie jest takie proste. Bo ma po prostu tam ochronę, ma system alarmowy i tak dalej. No ale wiadomo, we Włoszech na przykład okradanie piłkarzy jest na potęgę, jest nawet modne wśród złodziei, co jest to dosyć ciekawa, kuriozalna tak naprawdę sytuacja. Bo na przykład we Włoszech piłkarze mają status bogów, prawie że tak, że są świetni, wychwalani, ogromny szacunek jest do piłkarzy. No a z drugiej strony złodzieje dobrze wiedzą, że po prostu piłkarze bardzo dobrze zarabiają i ich notorycznie okradają, i to nie ma tam zlitu, i po prostu okradają tutaj we, w wielu klubach, to nie jest powiedziane, że tylko w danym regionie, tam gdzie na przykład po prostu ten da, 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 dany region mógł być kiedyś związany z mafią, tak, czy zarządzany jest przez mafię, czy po, może zarządzany nie, ale gdzie po prostu może występować mafia, nie ma to znaczenia, po prostu praktycznie w całej we Włoszech, a niektórzy piłkarze są po dwa, trzy razy nawet okradani, sam przykład chociażby tutaj Arka Milika, gdzie dwóch mężczyzn podjechało na skuterem, kiedy on wracał z meczu chyba nawet Ligi Mistrzów, z samochodem, bo jego po prostu partnerka prowadziła ten samochód i no, kolbą pistoletu zapukali w szybę i, Robert, i a Arek Milik musiał oddać zegarek warty warte chyba tam kilkadziesiąt tysięcy złotych. <laughs> Także no, tak to właśnie wygląda. No, jest trochę przerażające, no, ale z drugiej strony piłkarze wiadomo, że noszą, obnoszą się bogactwem. Więc no, no, znaczy, mają prawo do tego, tak, bo zarabiają, natomiast wiadomo, że to złodziej praktycznie kusi, tak, przyciąga i to jak płachta na byka. Natomiast jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, tutaj jest o wiele większy problem z tego względu, że Ania Lewandowska i Robert oni się zachowują kompletnie jakby nie zdawali sobie sprawy po prostu z jakby z pozycji, którą zajmują, a mianowicie często można po prostu spotkać się z taką sytuacją, że Ania Lewandowska jak jest w Polsce porusza się sama bez ochrony. Jest to absolutnie niedopuszczalne z tego względu, że Ania i Robert Lewandowski już są w pierwszej setce najbogatszych Polaków. Ich mają takie szacowany na około 500 milionów złotych. Ja tylko powiem, dlaczego po prostu musieliby się poruszać z ochroną. Może mają tą ochronę, nie zawsze. Na kadrze na przykład jest tam po prostu ten Marchewa, tak? Pan Marchewa po prostu, który się nimi zajmuje. Natomiast tutaj jeśli chodzi o najbogatszych ludzi, no to powiem, anegdota, ale która jest tak, że jedna kobieta, żona po prostu jednego z najbogatszych Polaków zawsze drżała co roku, po prostu tak była ta lista stu najbogatszych Polaków i był ten ranking, na przykład jej mąż tam po prostu wskoczył o dwa oczka wyżej, ponieważ po każdej takiej publikacji w mediach, tak, które miejsce zajmują wśród najbogatszych Polaków, musiała zwiększać ochronę, tak, czy po prostu środki bezpieczeństwa, no bo taka jest sytuacja, po prostu przeciąga to z ludzi, no i na pewno mnie na przykład dziwi to, że Ania Lewandowska Lewandowska, no ja wiem, że ona potrafi karatę, tak, natomiast to tak nic nie da w momencie, kiedy na przykład pojawią się coś złodzieje, czy jakieś opryszki, tak, czy jakiś inni, a ja już nie mówię o kidnappingu, porwaniu dziecka, na przykład i tak dalej, więc dla mnie to jest naprawdę niezrozumiałe, że no, Ania Lewandowska wciąż się po prostu porusza bez ochrony. Oczywiście w Niemczech, tak, na terenie klubu, w niektórych miejscach, tak, I może się po prostu poruszają, ale jednak ta ochrona jest dzisiaj niezbędna, akurat w przypadku Roberta, tak. Może w przypadku innych piłkarzy, nie. Tak, ale akurat w przypadku Roberta i Anieli Lewandowskich jest niezbędna, jest kosztowna na pewno, ale jest niezbędna po prostu, bo no, może być wiele takich osób, które e, będą chciały po prostu zaatakować, czy porwać dziecko dla okupu, czy po prostu zaatakować, e, tak, to, tutaj taką osobę, czy na przykład e, napaść na dom, okraść z kosztowności, co nie jest powiedziane, że po prostu muszą tam trzymać jakieś kosztowności, no ale sam fakt, tak? Więc to, to, to jest po prostu charakterystyczna sytuacja, gdzie osoba celebryta czy osoba po prostu znana publikuje faktycznie swoje życiorys dzień po dniu, godzina po godzinie, więc jakby co dzieje, mają wszystko na tacy, aha, pojechał na wakacje, to znaczy, że po prostu dom jest tak, pewnie nikt tego domu nie pilnuje. Co też jest złudne, bo przecież mógł po prostu Ania Lewandowska i Robert mogli po prostu pozostawić kogoś w tym domu, znajomego albo jakiegoś pracownika i tak dalej, żeby przez te dwa tygodnie był, kiedy oni są na wakacje. Bo przypomnę, że Robert Lewandowski ma dwa tygodnie, praktycznie urlopu, potem wraca do klubu, są mecze, jeśli chodzi o kontrolę i zaraz po prostu rusza Liga Mistrzów, tak w sierpniu. Także tak wygląda sytuacja. Wiadomo, że tutaj to bezpieczeństwo, tak, i klub też bardzo dba o bezpieczeństwo, no bo przecież Robert Lewandowski jest tutaj najskuteczniejszym zawodnikiem, jeśli chodzi o Bayern Monachium, więc ta szybka interwencja tych kilka praktycznie patroli policji, natomiast, no, tak to właśnie wygląda, tak, to są po prostu takie uroki, ja mówię, na przykład mnie to dziwi, ale ja nikomu nie, nie narzucam, tak, tylko mnie to dziwi, bo e, ludzie, którzy są w pierwszej strefie najbogatszych Polaków, no to już muszą mieć po prostu ochronę, tak, czy po prostu e, tego jednego ochroniarza, e, bo no to po, ryzykują, tak, swoim bezpieczeństwem i, i życiem, e, także no, były takie informacje, że Ania Lewandowska, ja przez jakiś czas powiedziałem po prostu takie informacje, że pojawia się w, w asyście, w asyście ochro, ochroniarza, natomiast, no, nie jest to no, standardem, tak, a już po prostu powinni do tego przywyknąć, że to powinno być standardem, no niestety są już praktycznie w pierwszej jestecene bogaczy Polaków i bardzo szybko się e, awansują i są coraz wyżej po prostu w tym rankingu. E, tam chyba teraz jest 80 któreś miejsce. E, natomiast no, z roku na rok będzie to coraz wyżej, tak. E, przypomnę tylko że Cristiano Ronaldo czy Messi, on już dawno mają majątki powyżej miliarda złotych. E, Cezary Kucharski, a więc menadżer m, niegdyś nie, menadżer Roberta Lewandowskiego mówi, że Robert Lewandowski będzie pierwszym piłkarzem, który przekroczy barierę 500 milionów złotych z na boisku. Ja mówię tylko z kontraktu piłkarskiego bez kontraktów reklamowych i to, to już ma miejsce to jest możliwe tak po prostu bo ten kontrakt który ma Robert Lewandowski on jest bardzo wysoki to jest około 20 milionów euro. Rocznie. No, i do tego dochodzą jeszcze po prostu kontrakty reklamowe, tak z poszczególnymi firmami, więc no tutaj tak to, tak to właśnie sytuacja wygląda. Nie wiem, czy Robert Lewandowski w czasie swojej kariery, tak, osiągnie tę kwestię miliarda złotych tyle zarobi. Być może po prostu zarobi tyle, jeśli chodzi o piłkę nożną, kwestie reklamy i na przykład firmy, które prowadzi, tak, cały, cały holding można powiedzieć, Lewandowskich no bo to jest dużo już firm, tak, chyba sama faktycznie firma ani. Lewandowskiej e, tutaj to ma bo, 106, 106 czy 118 osób. Z bardzo, bardzo dużo po prostu e, ludzi, tak wydaje się, że to jest tylko Ania Lewandowska, która robi zdjęcia i tak dalej. Natomiast za Anią Lewandowską stoi cały sztab praktycznie ludzi, którzy pracują w firmach, No tam są kosmetyki, żywność dietetyczna, agencja marketingowa, nieruchomości, deweloperka, e, strony internetowe, bardzo, bardzo dużo, a zresztą na temat tych biznesów robię osobny filmik. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam. Napiszcie w komentarzu co na ten temat sądzicie. Oczywiście ani Robertowi życzymy zdrowia i żeby nie mieli po prostu powodów do smutku, tak, żeby takie rzeczy ich nie denerwowały, kiedy są na wakacjach. Ale no, jeżeli ja bym miał po prostu coś doradzić, to radzę po prostu chodzić z ochroniarzem, chociażby jednym, tak, bo no to już jest standard, tak, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.